Witam w kolejnym odcinku analizy polskiego YouTube'a. Bądź jak kto woli. Hejtowanie dzieci. Dzisiaj zajmiemy się bardzo fajnym filmikiem, który zaraz włączę, bo jestem głupim debilem, sobie nie przygotowałem tego wcześniej oczywiście. A będzie to film o tytule Wybitnie uzdolniony ośmiolatek studentem Politechniki. Film by Oinet News. Oczywiście, jak zawsze, statystyki. 13 tysięcy lajków, 33,8 tysiąca dislajków. Więc lecimy z tym koksem. Kamil ma 8 lat i w swoim pokoju ma dużo dziwnych rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Książka jest bardzo dziwną rzeczą. Kartka także jest dziwną rzeczą. Także ten tani zestaw do samodzielnego zlutowania, który można znaleźć na Allegro chyba za 10 czy 15 zł, też jest dziwną rzeczą. Jego kształt jest dziwny, ale to tak na serio mówię. To jest jeden z kitów AWT, czyli płytek do samodzielnego lutowania. Dobra, spoko. Lubisz sobie polutować, to sobie polutuj. Ja w tym nie widzę problemu. Jeszcze gdzieś... Jeszcze tu jest druga płytka do tego. Super. To jest zasilanie. Żeby nie było, że ja hejtuję dzieci. Tylko będę prowadził w tym filmie wyjątkowo krytykę, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ewidentnym scenariuszem. Mogę to określić po tym, jak wyglądają te kartki na ścianach. Przecież one wyglądają, jakby były dopiero co świeżo wydrukowane. Każdy, kto trzyma takie kartki na ścianie więcej jak miesiąc, to te kartki po prostu zaczynają blaknąć, po prostu zaczynają tracić kolory. A to są super, super elegancko, świeżo co wydrukowane z najdroższej drukarki, myślę, co mieli na Politechnice. Dużo układów. Jeszcze tutaj się dorzucę do tego, a mianowicie tutaj taki szczególik, bo nie mówi się zasilanie, bo zasilanie to jest dość nieodpowiednie określenie dla układu zasilającego, czyli płytki, na której są komponenty odpowiedzialne za właśnie dostarczenie tego zasilania, tak więc no, nie możemy powiedzieć, że zasilacz to jest zasilanie, bo zasilacz to zasilacz. Rezystorów to około 20. A poza tym układ to nie jest jeden rezystor. Czyli po prostu jeden rezystor to jest komponent, to jest półprzewodnik. Tak samo jak tranzystor, tryzystor. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Od najmłodszych lat interesował się robotami. Co byś chciał skonstruować? Po pierwsze teleport. Teleport? Tak. A myślisz, że to jest możliwe? Wystarczy wiedzieć, jak się zakrzywia czasoprzestrzeń i gotowe. Brawo, brawo. Koleś nie do końca wie, co powiedział, ponieważ na razie nie wiemy, jak zakrzywić czasoprzestrzeń. A nawet jeśli byśmy wiedzieli, o tym za chwilę. Zrobić jakąś maszynę, która to będzie robiła? Teleport gotowy. Zrobić jakąś maszynę, która by to robiła. Cóż, podejrzewam, że ową maszynę można by było w teorii skonstruować. Znaczy, wiecie, umówmy się, że można by było. Co ty mówisz? Potem ze Star Wars R2-D2 i BB-8. Dwa najważniejsze droidy. Dobra, my wiemy jakie są najsłynniejsze droidy ze Star Wars, nie musisz nam przypominać. Dziękuję. Szybko okazało się też, że wyprzedza rówieśników. Tu są wzory, jak obliczyć, tu napięcie, czyli ampery. Napięcie, czyli ampery. Okej, jest postprodukcja, Onet jest szanującą się firmą, mają jakiś tam dział researchowy, to powinni zwrócić uwagę na to, że napięcie się w woltach podaje. Tu zasilanie, czyli wolty. Po prostu, to jest tylko dziecko, uspokój się. On tylko gra. Zasilanie, czyli wolty. Znowu mamy to zasilanie. Chłopak bardzo lubi
zasilanie, typowe bogate dziecko. Zanim poszedł jako sześciolatek do szkoły, zrobiliśmy mu badanie pedagogiczno-psychologiczne. Bo każdy normalny rodzic, naprawdę, każdy normalny rodzic oddaje swoje dziecko na badania psychologiczne. A może jednak, a może Maciuś jednak jest tym geniuszem? A może Maciuś wynajdzie coś, co uratuje świat? Nie. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? Halo? Jestem Bogiem! No, pomyłka.